Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że ty byś je znalazł? Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę? Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś je w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza. Mam twoje rzeczy. Świetnie. Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich nekery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. To tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę. No dobrze, wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Może po prostu będę stał. Z mieczem. Wspaniale. Tak, poza heroiczna oczywiście. Bohater teraz jest waleczny, z mieczem wysoko wzniesionym. Szarżuj proszę na tamtą wierzbę. Zamieni się później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Spróbujmy czegoś innego. Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na łokciu, zapatrzony w dal, odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co, mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? Spróbujmy czegoś innego. Będę siedział na koniu. Niech poczciwa płotka też zostanie uwieczniona. O tak, koń to doprawdy doskonały pomysł. Ale byłoby lepiej, żebyś dosiadł mojego Aleksandra. Od lat jest nauczony pozowania. Później domaluję jakiegoś pokonanego gryfa. A teraz, proszę, głowa dumnie do góry. O tak. Pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte, powtarzam. Czy koń mnie słyszy? Mogę zaczynać.
No chyba, że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Zaczynaj. A teraz, jeśli łaska, przybierz proszę tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Dobrze? Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy. A teraz się nie rusza. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Ciebie. I schowaj się. O, mamuniu moja! Mamuniu! Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje... I te tekstury? Tak, będzie pasował. Chociaż... Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi. A ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Przyjemny obraz. No i co za wyobraźnia? Nie przypominam sobie, żebym się rozbierał do pozowania. Inne szczegóły też się nie zgadzają. A widzisz, bo wyobraźnia to podstawowe narzędzie artysty. To samo słyszałem od pewnego poety. Też lubił ubarwiać i zmyślać. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... A, nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda.